Dzisiejszy odcinek powstał we współpracy z aplikacją do słuchania audiobooków i czytania e-booków BookBeat, dzięki której w ubiegłym miesiącu wysłuchałam wielu książek. Między innymi odświeżyłam sobie powieści Agaty Christie, idolki z czasów mojego dzieciństwa. Jednak inspiracją do dzisiejszego odcinka była książka autorki Chonam Joo, Książka o tytule Kim ji un urodzona w 1982 roku. Jest to, może Was to zaskoczy, książka nie stricte kryminalna, lecz powieść mocno inspirowana życiem jej autorki. Powieść o kobietach w Korei Południowej, a może raczej o jednej konkretnej kobiecie, o wyzwaniach, nierównościach i też o przestępstwach. Jakie dotykały i dotykają Koreanki. Mimo, że Korea Południowa to kraj nam dosyć odległy kulturowo, mam wrażenie, że Polki momentami będą w stanie całkiem dobrze wczuć się w historię głównej bohaterki. Przynajmniej ja tak miałam. I właśnie ta książka stała się inspiracją do dzisiejszej historii i do dzisiejszego odcinka. I mimo że nie jest z nią w żaden sposób bezpośrednio połączona, to zbrodnie Yu-Yang-chula, bo to o nim będziemy dziś mówić, spokojnie można by i w tej książce umieścić. Bo ten mężczyzna zapisał się w historii Korei z wielu powodów, ale między innymi jako morderca kobiet, właśnie. Dziękuję Bugbitowi za bycie partnerem dzisiejszego odcinka. Audiobooków słuchało mi się niezwykle miło i teraz i Wy możecie wypróbować aplikację BookBeat za darmo przez miesiąc i wysłuchać m.in. książki Kim Jeon urodzona w 1982 roku, jak i setek innych. BookBeat, warto też wspomnieć, ma dużą kolekcję książek True Crime. Możecie zarejestrować się na stronie BookBeat używając kodu. Aneks lub korzystając ze specjalnego linku, który będzie umieszczony w opisie odcinka. Po wszystkim wystarczy tylko ściągnąć aplikację i już można słuchać. Po upływie okresu próbnego, jeżeli chcecie korzystać z aplikacji dalej, należy wybrać jedną z trzech opcji subskrypcji. Dziękuję Bugbitowi za bycie partnerem dzisiejszego odcinka, a was witam w Aneksie. Miło mi, że ponownie do mnie dołączyliście. Usiądźcie sobie wygodnie, weźcie sobie jakieś picił. I zapraszam. I zacznijmy od roku 2003, tak dokładnie od 24 września w Seulu, w stolicy Korei Południowej. I w dzielnicy, której nazwę chyba każdy zna i kojarzy, bo w Gangnam. A tak dokładniej w części tej dzielnicy, zwanej Shinsa Dong, ponieważ jest ona podzielona na jeszcze mniejsze części. I właśnie w Shinsa Dong, w takim ładnym, ogrodzonym murem i dosyć sporym, jak na Seul, domu, dokonano okropnego odkrycia. W tym domu mieszkało starsze małżeństwo. 72-letni Lee Xu, wykładowca uniwersytecki, który niedawno przeszedł na emeryturę oraz jego żona, 67-letnia Li Unok. Małżeństwo było dosyć zamożne. Mieszkali w takim, wiecie, wolno stojącym domu, z ogródkiem, ogrodzonym murem. Jeżeli kogoś było stać na taki dom w Seulu, już wtedy musiał być dosyć bogaty. Ale 24 września 2003 roku oboje zostali znalezieni martwi. Wyglądało na to, że ktoś wdarł się do domu i zaatakował parę. Oboje mieli dane świadczące o tym, że zadano im ciosy nożem oraz poważne obdarzenia głowy, które same w sobie już spowodowałyby śmierć. Przypuszczono, że obdarzenia te zostały zadane młotkiem. W domu małżeństwo trzymało sporo gotówki i drogiej biżuterii. Zdawało się jednak, że nic nie zginęło. Szafa, w której trzymali kosztowności, była otwarta. Otwarte też były szuflady w niej, lecz najwyraźniej niczego z nich nie zabrano. Podejrzewano, i potem okaże się, że słusznie, że domownicy rzucili się na te rzeczy, chcąc je zaoferować napastnikowi w zamian za ich życie, lecz ten nie był zainteresowany. Okrutne i trochę dziwne. Morderstwo. Lecz nikt nie podejrzewał chyba, jak wielkiej fali zbrodni to da początek, bo już 9 października 2003 roku doszło do czegoś podobnego. Wtedy też mężczyzna w średnim wieku, Ko John Ho, zamożny biznesmen, wrócił do domu po pracy. Było późne popołudnie. On mieszkał w dzielnicy John Go-Gu czy tak dokładniej w jej części znanej jako Gugidong, jednym z bogatszych wtedy sąsiedztw Seulu. Mieszkał w tym domu ze swoją 85-letnią matką, Kang U-sun, również ze swoją 60-letnią żoną, Li Sun-jin, i ich dorosłym synem, Go Jin-su. Ich syn był na spektrum autyzmu, przez co też potrzebował pomocy swoich rodziców, i nigdy nie wyprowadził się z domu. Ko Joon Wo ledwo zdążył wejść do domu, gdy zorientował się, że coś jest poważnie nie tak, bo pierwszą rzeczą, jaką zobaczył, była wielka kałuża krwi na podłodze, a zaraz obok ciała jego matki. Wycofał się i od razu wezwał policję. Wszyscy policjanci obecni tamtego dnia na miejscu, opisali tę scenę jako wyjątkowo niepokojącą. Dla wielu z nich to nie było pierwsze moderstwo, jakie widzieli, a jednak to to moderstwo właśnie miało zapaść im w pamięć na długie lata. Jak już wiemy, zaraz przy wejściu do domu znaleziono ciało matki Pana Ko. A trochę dalej w salonie naprzeciwko akwarium policjanci znaleźli kolejne ciało, jego żony, Suk Jean, tak samo jak teściowa. I ona leżała w kałuży krwi. Wyglądało na to, że obie kobiety zostały uderzone czymś w głowę. A u szczytu schodów, które prowadziły na wyższe piętro, leżało ciało mężczyzny, syna Pana Ko i jego żony. I on został najwyraźniej pobity. Znacznie poważniej niż kobiety na dole. Także krew spływała po stopniach schodów na sam dół. W domu znajdował się safe. I ten wyglądał, jakby ktoś nieudolnie próbował się do niego włamać, lecz znów ani z sejfu, ani z domu ogólnie nic nie zginęło. W domu zabezpieczono kilka krwawych odcisków butów. Żadna z ofiar takich butów na sobie nie miała. Nie znaleziono też takich butów w domu. Przypuszczano więc, że to sprawca zostawił odciski swoich butów. Zabezpieczono je wtedy na szczęście i później okażą się one dosyć przydatne. Oczywiście czy mówimy o sprawie z Korei, czy ze Stanów, czy z Polski, pierwszym podejrzanym prawie zawsze jest mąż. I tak było też w tym wypadku. Lecz Koongwa miał mocne alibi na cały dzień. Był w pracy. Zaczęto więc podejrzewać, że za zbrodnią mógł stać ktoś, to żywił do niego urazę i może pałał chęcią zemsty. Junwo nie miał żadnych znanych wrogów, przynajmniej nikt nie przychodził mu do głowy. Lecz z drugiej strony, w ciągu swojego długiego życia, długiej kariery wypełnionej inwestowaniem, zakładaniem i zamykaniem interesów firm, Pan Ko mógł gdzieś po drodze po prostu narobić sobie wrogów. Poza tym mężczyzna wydawał się być szczerze załamany. I pogrążony w głębokiej żałobie. Jego przyjaciel później powie, że pan Ko, będąc w domu, lamentował jeszcze, że płakał nad losem swojej rodziny i mówił też do rybek w akwarium, które mieli w salonie, do tych niemych świadków całego zdarzenia. Mówił do nich i pytał je, co się stało i gdzie ma szukać sprawcy. I praktycznie od razu. Sprawa ta zaczęła interesować policjantów z innej dzielnicy miasta, z Gangnam, bo oczywiście morderstwo popełnione tam dwa tygodnie wcześniej było niezwykle podobne. Zamożni ludzie mieszkający w dużym domu, brutalny atak, brak kradzieży, do obu ataków doszło w ciągu dnia. Wydziały policji, więc z obu tych dzielnic zaczęły się ze sobą komunikować, aby ustalić, czy obie sprawy mogły być połączone, czy nie. Mimo, że wtedy wciąż były jeszcze co do tego dosyć spore wątpliwości. Ale zaledwie tydzień po drugim morderstwie doszło do kolejnego ataku. Znów w Gangnam. Tym razem w sąsiedztwie znanym jako Samsung Dong. Pewien mężczyzna wrócił do domu i zastał swoją matkę. 60-letnią Yu Jong-hee. Poważnie pobitą i z obrażeniami głowy. Lecz wciąż żywą. Szybko wezwał pomoc. Niestety kobieta zmarła pół godziny później. Znów wszystko wyglądało w ten sam sposób. Ktoś włamał się do domu i stworzył pozory, że motywem był motyw rabunkowy. Lecz znów wyglądało na to, że nic nie zginęło. Wtedy też odkryto kolejny ważny trop. Na zewnątrz budynku znajdował się klimatyzator i zauważono na nim odciski butów. Znajdował się w takim miejscu, że ktoś mógł tam stanąć, jeżeli chciał właśnie zajrzeć do domu przez okno albo ślizgnąć się do środka. Oczywiście ten odcisk buta mógł tam być zostawiony już dawno przez jakiegoś robotnika czy serwisanta, lecz zabezpieczono go i porównano z tym odciskiem pobranym z domu w Gugidong i okazały się być niemal identyczne. Mimo wszystko wciąż policjanci byli niezwykle ostrożni w dzieleniu się publicznie swoimi podejrzeniami, wszystkimi informacjami. Pomimo, że oczywiście prasa zdążyła już podłapać temat i pierwsze strony gazet trąbiły już o szaleńcu włamującym się do domów. Po czym upłynął miesiąc bez żadnych wieści, bez żadnych zbrodni. I gdy mieszkańcy zaczęli już powoli zapominać, a ich uwaga zaczęła przenosić się na inne sprawy, znów coś wydarzyło się. W tej samej dzielnicy, w której doszło do drugiej zbrodni, w jongno bo tam nagle dom należący do 87-letniego mężczyzny, Kim Jong-seoka, stanął w płomieniach. Nie spalił się na szczęście cały i po ugoszeniu pożaru w środku znaleziono dwa ciała, właśnie pana Kim i jego gosposi. 53-letniej Beijing Oboje nie zginęli jednak z powodu zatrucia dymem na przykład, czy z powodu pożaru w ogóle. Okazało się, że oboje zostali pobici. Obleżenia głowy sugerowano, że znów użyto młotka. W domu wtedy obecna była jeszcze jedna osoba, roczny wnuczek pana Kima, który o dziwo przeżył atak nietknięty. Sprawca chyba nie interesował się nim zupełnie. I mimo, że chłopczyk napdychał się dymu, został zabrany do szpitala i przeżył. Co było czymś nowym, bo po raz pierwszy ktoś przeżył atak. Ale oczywiście roczne dziecko nie mogło opowiedzieć, co się wydarzyło w domu. Zauważono jeszcze jedną rzecz. W domu znowu znajdował się safe i znowu był uszkodzony, tak jakby ktoś próbował się do niego włamać, znów bezskutecznie. Ta zbrodnia jednak była trochę inna od poprzednich. Powodując, że zaczęły pojawiać się podejrzenia. Czy to na pewno była ta sama osoba? Może to był ktoś inny? Może był to tak zwany copycat? Ktoś zainspirowany poprzednimi modestwami popełnił teraz podobne. Jednak dokładne przeszukanie domu, ponieważ nie cały dom uległ spaleniu, pomogło znaleźć znów kilka krwawych odcisków butów. Znów był to odcisk praktycznie taki sam jak dwa poprzednie. Na podstawie wzorków na podeszwie wydedukowano, że były to buty marki Buffalo. Wkrótce też miał miejsce kolejny przełom. Obecnie Seul jest naszpikowany kamerami. W roku 2003 jeszcze nie był. W szczególności nie w dzielnicach rezydencjalnych, mniej turystycznych, gdzie nie było tłumów ludzi. Ale na ulicy, przy której mieszkał Kim jong Seok, znajdowała się kamera. I ta kamera nagrała mężczyznę, oddalającego się od domu mężczyznę, na chwilę przedtem, gdy wybuchł pożar. Mężczyzna był ubrany dosyć zwyczajnie, miał ze sobą dużą torbę. Zdawał się być dosyć młody, szczupły, o ciemnych włosach. Kamera znajdowała się w takim miejscu, że złapała podejrzanego jedynie z jego plecami, Odwróconymi do kamery. Nie było widać twarzy. Pokazano to nagranie wszystkim bliskim ofiar, lecz żadna z nich, nie widząc dobrze jego twarzy, nie potrafiła go zidentyfikować. Nie potrafiła powiedzieć, czy znała tego mężczyznę, czy kiedykolwiek go widzieli. Córka zmarłego pana Kima zauważyła jednak jedną rzecz, która dodatkowo potwierdziła, że to musiał być sprawca, bo mężczyzna miał na sobie kurtkę która okazała się należeć właśnie do zabitego pana Kima. Prawdopodobnie morderca wziął ją z jego szafy, aby może zakryć plamy krwi na swoim ubraniu. Z braku innych tropów, w końcu zdecydowano się wypuścić to nagranie. I zaraz wszystkie stacje telewizyjne pokazywały zdjęcie podejrzanego, czy może tak dokładniej jego pleców i tyłu głowy. Miano nadzieję, że nawet jeżeli nikt go nie rozpozna, to może przynajmniej wystraszy go to i powstrzyma przed kolejnymi zbrodniami. Nie powstrzymało, ale wystraszyło faktycznie, bo kolejne zbrodnie nie zostały połączone z tymi wcześniejszymi. Gdy nagle, na początku roku 2004 zaczęły masowo ginąć kobiety, co przeszło długo, przeszło niezauważone. A było tak dlatego, że zaginionymi zwykle były pracownice seksualne. Prostytucja była wtedy w Korei zakazana prawnie, lecz pomimo tego powszechna, w szczególności wśród tych, którzy wiedzieli, gdzie i któremu policjantowi dać łapówkę. I trochę tak jak w sprawie Roberta Pictona z Kanady, na przykład, gdy to prostytutki zaczęły ginąć, pomimo plotek, pomimo że w tym środowisku. Zauważono, że coś się dzieje i mówiono o tym, to nie było to nawet w połowie tak głośnym tematem, jak morderstwa bogatych ludzi w ubiegłym roku. Zniknięcie wielu z tych kobiet zostało zauważone przez ich otoczenie, ponieważ większość z nich pracowała w tak zwanych salonach masażu czy po prostu w takich domach publicznych. Ale niestety inne kobiety pracujące w tych domach, czy mężczyźni, bo to zwykle mężczyźni je prowadzili, nie mogli, a może mogli, ale nie chcieli zgłosić tego na policję. Ich biznes sam w sobie był nielegalny, więc nie mogli tak formalnie zgłosić zaginięcia, bo wtedy zwróciliby na siebie uwagę policji. Więc nikt wtedy nie stworzył takiej listy, kto i kiedy zaginął, kto dokładnie był poszukiwany. Poza plotkami, poza rozmowami w tym środowisku i dedzeniem sobie nawzajem, że kobiety powinny mieć się na baczności, jeszcze bardziej niż zwykle, nic nie zrobiono. Może sprawa miałaby się inaczej, gdyby gdzieś stale znajdowano ciała zaginionych kobiet, lecz w tamtym okresie żadne ciało nie zostało znalezione. Kobiety po prostu znikały. Wtedy oczywiście, a więc mało kto ich szukał i mało kto wiedział o tym, co się dzieje. Teraz o tym wiemy i teraz przynajmniej mogę Wam przeczytać ich nazwiska, mimo że poza tym nie mogę wam wiele więcej o nich powiedzieć, bo zwyczajnie zbyt wielu informacji nie ma. W sprawach koreańskich, w odróżnieniu od spraw amerykańskich na przykład zdecydowanie bardziej chroni się i tożsamość ofiar, i też tożsamość sprawcy, bo ciężko jest dokopać się do informacji o tych ludziach. Zwykle nawet nie można znaleźć zdjęć ofiar. Ale tak, do pierwszego zaginięcia doszło 9 lutego 2004 roku. Wtedy zaginęła 47-letnia chun De. Niecały miesiąc później, 16 marca, znika 23-letnia Won-Jin-hee. Następnie nastąpiły dwa miesiące przerwy. A w maju 2004 zaginęły dwie kobiety: 25-letnia Kim-hee-san, i 33-letnia Shin Mina. 1 czerwca zaginęła 35-letnia Han Sukja, i w tym momencie też do zaginięć zaczęło dochodzić z jeszcze większą częstotliwością. Bo wcześniej było to mniej więcej co miesiąc. Teraz praktycznie co tydzień, bo 8 dni po Sukji ginie 26-letnia Jan Kwan, a po kolejnych 9 dniach. 18 czerwca dokładnie znika 27-letnia Kim Jio. Tydzień później Woo Kun-yeon. 28 lat. Do 2 lipca znika 26-letnia Kim Myeon. Tydzień później 24-letnia Go-san-hee. A 13 lipca, czyli 3 dni po San-hee, zaginęła 27-letnia Im Mian. Nie wiem, czy ktoś liczył, ale to jest łącznie 11 kobiet w ciągu niecałych pięciu miesięcy. Żałuję, że nie mogę o nich wiele więcej powiedzieć poza przeczytaniem ich nazwisk, bo zwyczajnie niewiele więcej o nich wiadomo. Większość z nich była w jakiś sposób związana z pracą seksualną, ale też jak się później okaże, nie wszystkie. Te, które nie miały żadnych znanych powiązań z pracą seksualną, często jednak prowadziły taki dosyć nieregularny typ życia, nie miały np. stałej pracy czy stałego miejsca zamieszkania. Dlatego też niekoniecznie ktoś zauważył, czy był zaalarmowany tym, że zniknęły. Inne kobiety ginęły zwykle po randkach z klientami. Wyglądało to tak, że ktoś poprzez odpowiednie miejsce, odpowiedni salon masażu, tak zwany. Mógł zamówić dziewczynę do siebie, do domu na przykład. Ale oczywiście nie musiał nikomu podawać swojego adresu, mógł pozostać zupełnie anonimowy. Zamiast tego, na przykład, prosił, aby kobieta spotkała się z nim na ulicy, blisko jego domu, w jakiejś galerii handlowej czy w parku, po czym zabierał ją do siebie. Te kobiety często nie miały żadnej ochrony ani żadnego wypracowanego systemu w którym ktoś mógłby kontrolować, gdzie i do kogo idą. Jedna rzecz, której tak naprawdę pilnowano, to to, czy klienci dokonują płatności na pewno. Więc ci mężczyźni mogli być zupełnie anonimowi, co oczywiście dla tych kobiet było niebezpieczne. I był pewien mężczyzna, były policjant, tak się złożyło, który zauważył właśnie, że z tego jego przybytku zaczęło snikać wiele kobiet. W każdym przypadku były one wysyłane do domu klienta i za każdym razem słuch po nich ginął. I pewnego dnia, w lipcu 2004 roku, miała miejsce osobliwa sytuacja. Na jego, nazwijmy go, służbowy telefon, zadzwonił klient, prosząc właśnie o wysłanie do niego dziewczyny. Nie byłoby w tym niczego dziwnego, gdyby nie to, że ten mężczyzna miał już ten numer zapisany w kontaktach w telefonie. I należał on do jednej z dziewczyn, która niedawno zaginęła do 27-letniej im Mijon. Ale czytałam też taką wersję, że w rzeczywistości był to numer telefonu innej zaginionej kobiety, ale że tam się wszyscy znali, no ten mężczyzna o jej zniknięciu też wiedział, bo był też właśnie w kontakcie z właścicielami innych domów publicznych. Więc nie wiem, i do końca ten numer był, ale należał do jednej z zaginionych kobiet. I ten mężczyzna to wiedział. I wyczuł oczywiście, że coś jest z nie tak. On wtedy nie podejrzewał koniecznie morderstw. Raczej przypuszczał, i też wtedy taka plotka krążyła, że kobiety są uprowadzane i sprzedawane do innych domów publicznych w innych częściach kraju. I jednym ze sposobów, dzięki którym ten były policjant mógł w ogóle prowadzić ten swój biznes, było to, że pracował jako informator policyjny. I węsząc coś, czując, że był na dobrym tropie, zadzwonił do swojego kontaktu w policji. I pewien policjant, z którym współpracował, spotkał się z nim właśnie jeszcze tej samej nocy i zdecydowali się urządzić obławę. Według jednej wersji zwołali do pomocy kilku innych policjantów, a według drugiej, mniej oficjalnej wersji zwołali innych Alfonsów. I dzwoniący mężczyzna chciał. Aby wysłano dziewczynę, z którą miał się spotkać w wybranym przez niego parku. Policjanci więc mieli wysłać dziewczynę, która miała być przynętą, i mieli ją śledzić i zatrzymać podejrzanego we właściwym momencie. Niestety nie zdążyli, bo gdy kobieta podeszła do klienta, to ten odesłał ją z powrotem. Jesteś za wysoka, miał jej powiedzieć. I odszedł, oddalił się, zanim ci zdążyli w ogóle się zorientować. Zadzwonił jednak ponownie, prosząc o wysłanie kogoś innego, niższego. Całe przedstawienie powtórzono więc i tym razem mężczyzna został zatrzymany. Opierał się mocno w zatrzymaniu. Kilku silnych mężczyzn miało problem, aby go utrzymać. Gdy zorientował się, że będzie zatrzymany, nagle wyjął coś z kieszeni i próbował połknąć. Wszyscy rzucili się na niego, myśląc, że to może jakieś tabletki, że próbuje popełnić samobójstwo, ale okazało się, że były to takie małe ulotki ze zdjęciami dziewczyn i numerami ich telefonów. Ale nie wiem, czy to w jakikolwiek kolejny sposób jeszcze świadczyło o jego winie, bo nie były to chyba ulotki tych zaginionych kobiet, tylko różne przypadkowe, jakie po prostu zebrał. Ale jego opieranie się i to dziwne zachowanie utwierdziło policjantów w przekonaniu, że muszą być na dobrym tropie, że złapali kogoś, kto najwyraźniej ma coś na sumieniu, no ale dobre przeczucie nie wystarczało. Wszystko, co mieli, to to, że mężczyzna posiadał telefon zagnionej kobiety. Równie dobrze mógł powiedzieć, że ta zapomniała swojego telefonu, gdy u niego była po raz ostatni, wyszła i on nie wie, co się z nią stało. Ale tak też podejrzany został w końcu zatrzymany. O piątej nad ranem 15 lipca 2004 roku. Później będzie chodziła taka plotka i taki żart, że pomimo nakładu pracy, środków i wysiłków, to nie policja złapała seryjnego motocykla, a Alfonsi i gangsterzy. Podobno to też Alfonsi jako pierwsi tak po swojemu go przesłuchali i pobili, zanim ten w końcu został przekazany policji. Jeżeli kojarzycie taki trzyodcinkowy dokument o tej sprawie o tytule Yu Chul, moderca w żółtej palerynie, to tam policja została przedstawiona w znacznie lepszym świetle niż w wielu innych źródłach i wiele tych faktów zostało przemliczanych. Nie ma się czemu dziwić, ponieważ jeżeli jest to prawdą, to pewnie nie jest to coś, z czego koreańska policja jest dumna. Na posterunku okazało się, że zatrzymanym jest 34-letni Yu Yang Chul. Yu to jest jego nazwisko, Yangchul jego imię. I policjantów tutaj wiele zaskoczyło. Można powiedzieć, że mieli taki mały dysonans poznawczy, bo siedzący przed nimi mężczyzna w pokoju przesłuchań nie był takim typem podejrzanego, z jakim dotychczas mieli do czynienia. Nie wyglądał na tak zwanego stereotypowego zbira, a raczej na zupełnie przeciętnego mężczyznę. Krótko obcięte włosy, Brak tatuaży, bo oni tatuaże wciąż, jeżeli właśnie jedynie z przestępcami. Innymi słowy, wyglądał jak jeden z nich, a mimo wszystko byli przekonani, że jednak są na dobrym tropie. Przesłanie może nie poszło zgodnie ze standardami, bo policjanci próbowali coś z niego wycisnąć, na przykład uderzając go w głowę, krzycząc na niego, i Yu-Yang-chul odpowiadał im krzykiem i wyzwiskami. I policjanci, tutaj może wiedząc, co robią, Mówili mu na przykład, że są przekonani, że nikogo nie zabił, bo wyraźnie nie był do tego zdolny, był zbyt miękki, jak mu mówili. I ten chyba w końcu sprowokowany wykrzyczał, że nawet sobie nie mogą wyobrazić, za co on jest odpowiedzialny, bo jest odpowiedzialny m.in. za morderstwa w czterech domach, w bogatych dzielnicach z zeszłego roku. Powiedział, że do wszystkiego się przyzna, ale wpierw poprosił o rozmowę ze swoją matką. Powiedział, że to jej chce wszystko wyznać jako pierwszej. Jego prośbę spełniono. Według jednych źródeł pozwolono mu porozmawiać z nią przez telefon, według innych przyprowadzono ją osobiście na posterunek policji, po czym faktycznie do wszystkiego się przyznał. Policjanci oczywiście musieli zweryfikować, czy ten mówi prawdę. Zabrali go więc do Gugidong, gdzie doszło do drugiego z kolei morderstwa. Ale nie zabrali go dokładnie do domu, gdzie to wszystko miało miejsce, a zamiast tego wysiedli jakieś kilkaset metrów od domu i poprosili, aby ich tam zaprowadził. No bo skoro twierdzi, że to on, no to chyba pamięta dalej, gdzie ten dom się znajduje. Chcieli tym sposobem, oczywiście, wykluczyć, że mężczyzna zmyśla, na przykład, aby może odwrócić ich uwagę od innych przestępstw. Które popełnił. Na początku byli pełni nadziei, gdy ten od razu ruszył pewnym krokiem przed siebie. Ale nie zabrał ich wcale do domu, gdzie doszło do morderstwa, a do domu za nim. Gdy poproszono, aby opisał swoje ofiary, jak morderstwo przebiegło, gdzie te ofiary zostawił, to opisał to, ale z błędami. Policjanci zaczęli mieć wątpliwości. W którymś momencie, gdy stali na ulicy przed domem. Podbiegł do nich mały szczeniak. Yu przyklęknął i wyraźnie zachwycony zaczął się bawić ze zwierzęciem. Wszyscy policjanci zaczęli kręcić do siebie głowami. To nie on, myśleli. Ale mogli, bez stawiania mu zarzutów, trzymać go w areszcie przez 48 godzin i postanowili wykorzystać ten czas do maksimum. Yu Yangchul został zabrany z powrotem do pokoju przesłuchań na posterunku, z którego cóż... Wyszedł sobie. Po przesłuchującego policjant zostawił go na kilka minut, aby pójść coś załatwić, i zorganizować. Po drugiej stronie lustra, w pokoju przesłuchań, jak wiedział, siedział inny policjant, który pisał wtedy notatki na komputerze i nie patrzył przez cały czas na to, co dzieje się w pomieszczeniu. Ju więc wyszedł po cichu za wychodzącym policjantem, Także ten pierwszy niczego nie zauważył, a gdy ten drugi, chwilę później spojrzał snad komputera i zobaczył, że przesłuchanego nie ma, że pokój jest pusty, założył, że to ten pierwszy policjant gdzieś go ze sobą zabrał. Gdy odkryli swój błąd po jakimś czasie, po podejrzanym nie było już śladu. Zwyczajnie stał i wyszedł. Bez butów, nie budząc niczyich podejrzeń. Tak też w środku nocy postawiono na nogi wszystkich policjantów i rzucono się na poszukiwania, Mimo, że w ogromnym Seulu było to jak szukanie igły z stogu siana. Wiedzieli jednak, że jeżeli Yu nie zostanie szybko znaleziony, policjantom będą groziły poważne konsekwencje. Yu Yangchul mógł być poważnym zagrożeniem. Nie mówiąc już o tym, jakim pośmiewiskiem stałby się wydział policji. Nie znali nawet jego prawdziwego adresu, mimo, że Trzymali go w areszcie przez jakiś czas, ponieważ mimo, że oczywiście zabrali od niego dowód i spisali wszystkie dane, adres na tym dowodzie był nieaktualny. Teraz Yu mieszkał gdzieś indziej i nigdy tego adresu nie zmienił, więc policja nie miała pojęcia, gdzie mężczyzna teraz mieszka i nie mieli nawet sposobu, żeby to ustalić. Ale zatrzymajmy się teraz na chwilę i pomówmy trochę o tym, kim w ogóle był Yu Yang Chul. Tak w wielkim skrócie, tylko o tych rzeczach, które mogą mieć jakieś znaczenie dla tej historii. Pochodził raczej z biednej rodziny. Był najmłodszym z czwórki dzieci. Jego ojciec był weteranem wojennym, brał udział w działaniach w Wietnamie, ale jak to niestety często bywa, po wszystkim zmagał się z ze zespołem stresu pourazowego. Gdy Yuan Chul był dzieckiem, a było to w latach 70. i na początku lat 80. Bo przyszedł na świat w roku 1970 jego ojciec nie tylko nadużywał alkoholu i zaniedbywał rodzinę, lecz też stosował wobec swoich dzieci przemoc. Jest taka historia, że bił swoje dzieci między innymi używając do tego młotka, co może tłumaczyć późniejszy wybór narzędzia zbrodni. Yu yang Chul miał jeden talent: potrafił pięknie rysować. Później podczas przeszukania jego mieszkania znaleziono jego szkicownik z imponującymi pracami. Próbował kiedyś dostać się do jakiejś szkoły plastycznej czy może nawet na Akademię Sztuk Pięknych, ale nie został przyjęty. Nie z powodu słabych wyników w nauce, bo uczniem był podobno przyzwoitym, lecz ponieważ był daltonistą, nie rozróżniał kolorów. Wychował się w jednej z uboższych dzielnic Seulu i później kilka osób powie. Że jednym z jego ulubionych zajęć było przyglądanie się domom bogatych ludzi. Według niektórych źródeł miał mieć obsesję na punkcie tych ludzi i wręcz zaczął niektórych z nich śledzić. W roku 1993, mając 23 lata, ożenił się, a rok później na świat przyszedł jego syn, jego jedyne dziecko. W czasie trwania małżeństwa jednak. Yu Yang Chul stale wpadał w kłopoty i był raz po raz aresztowany. Zwykle za mniejsze przewinienia, takie jak kradzieże, wyłudzenia. Wykorzystał też swoje uzdolnienia artystyczne. Potrafił odtworzyć i wyprodukować całkiem realistycznie wyglądające dokumenty. Tak też stworzył fałszywą legitymację policyjną. I teraz używał jej, aby zarobić pieniądze podając się za policjanta, zaczął chodzić po różnych nielegalnych miejscach, takich sprzedających nie wiem, płyty, pornografię i tak dalej. I wyłudzał od tych miejsc, od ich właścicieli, łapówki. W wielu źródłach przeczytałam, że w tamtym czasie korupcja wśród policjantów w Seulu była powszechna i że wiele nielegalnych interesów miało się dobrze właśnie dlatego, że właściciele tych miejsc Przekupywali policjantów i zaczął więc na tym zarabiać. Przez większość czasu było to jego jedyne źródło dochodu. W roku 2000 został skazany za gwałt. Nie znalazłam zbyt wielu szczegółów na ten temat. Wiem, że dostał dosyć niski wyrok bo tylko 3 lata i 6 miesięcy. W czasie aresztowania miał udać atak padaczki. Chorował na epilepsję faktycznie, ale użył tego podobno w tym wypadku, aby się wywinąć. To było też coś, co później robił wiele razy. Został zabrany do szpitala, skąd próbował uciec. W wyniku tego wszystkiego jego żona wniosła o rozwód. Yu Yang-Chul miał później powiedzieć, że poczuł się zdradzony. I siedząc w więzieniu zaczął planować, że po wyjściu zemści się i zabije żonę i syna. Lecz gdy w końcu w roku 2003 wyszedł na wolność, spojrzał żonie w oczy... I gdy zobaczył ją i swojego syna, zmienił plany. Nie mógł się na to zdobyć. Będzie próbował później wytłumaczyć, że zamiast tego, zamiast zabicia swojej żony i syna, zdecydował się zacząć zabijać innych ludzi. Chociaż później będzie podawał też wiele innych powodów i motywów, dla których zabijał. Możliwe, że sam nie wiedział, nie rozumiał, dlaczego to robił. A teraz ten niebezpieczny człowiek zdołał wymknąć się policji i ci musieli jak najszybciej go znaleźć. Jednym z miejsc, które zaczęli obserwować, była dzielnica tzw. Czerwonych Latarni, skąd, jak wiedzieli, zaginęło wiele kobiet. I gdzie Yu Yang Chul najwyraźniej często bywał. I nagle oto on. Zobaczyli go, jak przechodzi przez ulicę. Do spuchniętego oka przyciskał jajko ponieważ jak pamiętacie, gdy został zatrzymany, to został też pobity. Policjanci zatrzymali go po raz drugi, znów, nie bez walki z jego strony, ale złapali go i tym razem nie mieli zamiaru spuszczać go już z oka. I przesłuchany tym razem w końcu przyznał się, bez wykręcania. Opisał ze szczegółami każde swoje morderstwo, narysował nawet plany pomieszczeń, gdzie wszystko się znajdowało, gdzie do czego doszło. I tym razem wszystko pasowało do faktów. Yu opisał, jak działał i w jaki sposób pozbywał się zabitych kobiet. Zabierał je do siebie do mieszkania. Utrzymywał, że zawsze był dla nich miły. Oferował im coś do jedzenia czy do picia. Miał też powiedzieć, że praktycznie zawsze z nimi rozmawiał. Chciał się czegoś o tych kobietach dowiedzieć. O ich życiach, gdzie się wychowały, wszystko przeszłe. Przynajmniej tylko on utrzymywał, że tak było, bo pamiętajmy, że nikt tych spotkań nie przeżył. Co jest uważane za nietypowe? Bo tacy mordercy często nie chcą znać swoich ofiar. Wręcz przeciwnie. Jeżeli je poznają, może znajdą coś, co ich łączy i zaczną się z tymi kobietami utożsamiać, to wtedy trudniej jest te ofiary pozbawić życia. Były przypadki, kiedy seryjni mordercy wypuszczali swoje ofiary ponieważ właśnie nią współczuli, ponieważ znaleźli z nimi coś wspólnego. Zobaczyli w swojej ofierze człowieka, a nie obiekt. Yu-Yang czuł najwyraźniej nie miał takich problemów. Według niektórych źródeł, przed zabiciem ich uprawiał z tymi kobietami seks, według innych znów nie, bo miał twierdzić, że bał się zostawić DNA na ich ciałach. Powiedział, że zawsze czekał na moment, aż kobieta pójdzie do Łazienki, to tam atakował ją, Zwykle, gdy była odwrócona do niego plecami, zwykle uderzał ją młotkiem w głowę. Zawsze starał się, aby śmierć była szybka. Przynajmniej tak twierdził. Raz, przy okazji jakiegoś badania w szpitalu chyba, wykonał rentgena całego swojego ciała. Poprosił obsługę szpitala o kopię tych zdjęć i aby zgrali mu je na płytę CD. Tym sposobem mógł przeanalizować budowę ludzkiego ciała. I pomóc mu w wymyślaniu, powiedzmy, jak najwydajniejszego sposobu na pozbywanie się ciał ofiar, to znaczy jak je dzielić, jak je aby móc się ich pozbyć. A jeżeli chodzi jeszcze o te pierwsze ataki, te w domach zamożnych ludzi, to, jak wyjaśnił, zawsze żywił zazdrość co do ich urodzenia i uprzywilejowania. Wyjaśnił też, że starał się atakować domy w różnych częściach miasta. Aby policja nie połączyła ich tak szybko. Zawsze nosił rękawiczki, dlatego też w żadnym z domów nie znaleziono jego odcisków palców. Do ataków najczęściej używał młotka. Miał zawsze ze sobą nóż, którego zwykle używał, ale do grożenia swoim ofiarom. Używał go tylko gdy czuł, że sytuacja wymyka się spod kontroli. Zwykle wchodził do domów w ciągu dnia, po prostu przez otwarte okna czy drzwi w czwartym domu podczas ataku skaleczył się. Obawiając się, że jego krew i tym samym jego DNA zostanie znalezione, podpalił miejsce, gdzie jego krew skapała, tym samym też powodując pożar. Śledził dokładnie wszystkie doniesienia prasowe na temat swoich ataków i gdy między innymi zobaczył, że został uchwycony przez kamerę, wystraszył się. Gdy odkrył też, że policja wie, że nosi buty firmy Buffalo, pociął je i wyrzucił. Wtedy też postanowił zupełnie zmienić swój sposób działania i przeniósł swoje zainteresowanie na inne ofiary. Moim zdaniem, mówi to wiele o jego tchórzostwie. Yu Yang Chul zawsze atakował słabszych od siebie. Włamywał się do domów w ciągu dnia. Powiedział, że wtedy zwykle w domach są tylko albo osoby starsze, już na emeryturze, albo dzieci, czy kobiety zajmujące się domem. Wolał zabijać słabszych od siebie. Powiedział, że tylko wtedy miał szansę. Ale gdy i to stało się zbyt niebezpieczne, gdy zorientował się, że policja depcze mu po piętach, przeniósł swoje zainteresowanie na kobiety, które były nie tylko mniejsze od niego, ale też wykonywały taki zawód, który zmniejszał prawdopodobieństwo, że ktoś będzie ich szukał, czy że zgłosi ich zaginięcie na policję. Jak on sam powiedział, tuż przed tym miał też spotykać się z kobietą, która była prostytutką i ta kobieta nawet zamieszkała u niego na kilka miesięcy. I po krótkim czasie Yu Yang-chul oświadczył się jej. Kobieta jednak, gdy... Dowiedziała się, że ten był poprzednio żonaty, że miał wiele wyroków za gwałt, za kradzieże, za oszustwa. Zerwała z nimi, wyprowadziła się od niego. Ju później powie, że to dodatkowo przycementowało jego decyzję o zabijaniu prostytutek, właśnie, który czasem miał właśnie wzywać do siebie, udając, że jest klientem, a czasem zatrzymywał je na ulicy, na przykład, udając policjanta. Ten drugi sposób był chyba zresztą częstszy. Nie musiał nigdzie dzwonić, z nikim się komunikować. Udawał, że jest policjantem, że zatrzymuje kobietę za prostytucję i sugerował oczywiście, że oczekuje łapówki, że za seks puści ją wolno, że nie weźmie jej do aresztu, po czym zabierał ją do siebie. Zużycie wody w jego małym mieszkanku, zajmowanym tylko przez jedną osobę, było takie, jakby mieszkała tam wielopokoleniowa rodzina. A było tak dlatego, że Young Chul rozczłonkowywał swoje łazience ciała po czym oczywiście potrzebował masy wody, aby wszystko umyć. Można znaleźć trochę szczegółów, jak to dokładnie robił, ale myślę, że te są zbyteczne. Można w skrócie powiedzieć, że potrzebował odsączyć krew z ciała i podzielić ciało na kilka kawałków, aby było lżejsze i aby mógł następnie wynieść je z mieszkania. Nie mógł ich przecież tam trzymać. Kawałki ciała wkładał zwykle do plastikowych worków na śmieci. Następnie na samą górę wsypywał stare kimchi, czyli koreańską kiszoną kapustę. Aby, jeżeli ktoś gdzieś znajdzie ten worek, pomyślał, że smród, jaki czuje, pochodzi ze składającego się jedzenia. Znał pewien mały park zaraz za świątynią Bongwon w Seulu i odkrył, że w nocy ta okolica jest zupełnie pusta. Nikt nie chodził tam po zmroku. Wiele ciał więc zakopał właśnie tam. Przynajmniej raz jadąc w to miejsce, wziął taksówkę, ponieważ nie miał samochodu. I wsiadł z kilkoma dużymi torbami, takimi sportowymi. W środku właśnie znajdowały się te wodki na śmieci. I gdy kierowca zapytał, co to za dziwny zapach się z nich wydobywa, Ju odpowiedział, że to właśnie sfermentowane kimchi, które dostał od swojej mamy. Później powiedział, że czuł się tak pewny tego, że nie zbudza niczyich podejrzeń, że z tymi wodkami też wielokrotnie jechał metrem. Innym miejscem, w którym też zakopywał ciała, był park za Biblioteką Uniwersytetu Sogang w Seulu. Trzeba też chyba poruszyć taką pogłoskę może więcej niż tylko pogłoska bo Yu yang Chul twierdził, że rozmawiając ze swoimi ofiarami Pytał je, m.in. o ich grupę krwi. Jeżeli była ona taka sama jak jego, to później gotował i zjadał niektóre ich organy wewnętrzne. Ponieważ wyczytał w jakiejś książce o starodawnej chińskiej medycynie, że może to pomóc wyleczyć jego padaczkę. Nigdy nie znaleziono jednak żadnych dowodów, że tak było. Żadnych śladów krwi w garnkach, w naczyniach. Nic w tym rodzaju. To mogła być zwyczajnie tylko jego kolejna przechwałka. Bo po zatrzymaniu zdaje się, że Yuan Chul starał się wykreować na potwora i psychopatę. Jeszcze większego niż był oczywiście. Chyba wręcz chciałaby cała jego osoba obrosła legendą. Myślę, że nie powinniśmy mu dawać tej satysfakcji. Gdy rozeszła się wieść, że mordyca został zatrzymany i że właśnie oprowadza policję po miejscach, gdzie zakopał ciała... Zaraz zleciała się prasa i masa ciekawskich, oczywiście. I ponieważ policja wtedy musiała na razie chronić jego tożsamość, utrzymać ją w sekrecie, nałożyli mu maseczkę na twarz i czapkę z Daszkiem. Ta maseczka miała też być po to, aby nie było widać, że w czasie przesłuchania został pobity. Narzucono mu też na głowę i ramiona żółty płaszcz przeciwdeszczowy. Dziennikarze zrobili mu masę zdjęć, gdy tak zakumuflowany był prowadzony przez policjantów. Stąd też wziął się nadany mu przydomek, ponieważ wtedy nikt nie znał jego prawdziwego nazwiska, więc nazwano go The Raincoat Killer, czyli młodeca w płaszczu deszczowym czy w pelerynie. I może tak chroniono jego nazwisko, jego twarz na początku. Krasia pozwolono na wiele, bo między innymi dziennikarzy wpuszczono do jego mieszkania, gdzie wszystko sobie mogli nagrać, zobaczyć i sfotografować już 19 lipca, czyli 4 dni po zatrzymaniu. Przy pomocy ju policjanci znaleźli i odkopali ciała aż 11 kobiet. Niektóre z nich było już wcześniej zgłoszone jako poszukiwane, inne nie. Pomimo tego, że większość ciał była już w zaawansowanym stadium rozkładu, ze wszystkich udało się pobrać odciski palców. Dzięki temu też wiemy, kim były i mogłam Wam wcześniej przeczytać ich nazwiska. Yang-Chul zapytany później o to, dlaczego to zrobił, odpowiedział takimi słowami, które później były długo często cytowane. Wypowiedział tak. Mam nadzieję, że nauczy to kobietę, że nie powinny być prostytutkami. Tylko, że on tutaj użył bardziej wulgatnego terminu. A bogaci, powiedział, bogaci powinni wiedzieć, co zrobili. Miała też miejsce taka nieprzyjemna sytuacja, o której chyba trzeba wspomnieć, bo kiedy Jung Chul był wyprowadzony z jakiegoś budynku przez policjantów i prowadzony po schodach, to nagle w jego kierunku podbiegła taka drobna, starsza kobieta. Z parasolką w rękach. Wyglądała, jakby chciała go tą parasolką uderzyć. Potem okazało się, że ona chciała mu strącić czapkę i maskę z twarzy, żeby zobaczyć, jak wygląda, żeby zobaczyć jego twarz. Jeden z policjantów stojący najbliżej zareagował zbyt gwałtownie i z całej siły kopnął tę kobietę. Chciał na zatrzymanego, bo nie rozumiał, jakie ona ma zamiary, ale nie wyszło to wszystko najlepiej, bo kamery telewizyjne wokół nagrały, jak ta drobna kobieta. Kopnięta, spada po schodach. Okazało się, że była to matka jednej z ofiar. Nie wyglądało to za dobrze dla policjantów. W ogóle cała ta sprawa, chyba dla policji z Seulu, nie wygląda najlepiej. Kobieta ta później otrzymała oczywiście oficjalne przeptosiny. Jest jeszcze jedno morderstwo, o którym Wam nie powiedziałam, bo w czasie przeszukania jego mieszkania, Łazienki w szczególności, policjanci byli. Jednak zaskoczeni, jak mało krwi w niej znaleźli, była ona dokładnie posprzątana i wyczyszczona, mimo że oczywiście nie był w stanie usunąć i wyczyścić dokładnie wszystkiego, bo to nigdy nie jest możliwe. Między innymi znaleziono trochę śladów krwi na suficie łazienki, ale była posprzątana na tyle dokładnie, że ciężko im było znaleźć i pobrać na przykład próbki DNA jakiejś ofiary. Znaleziono jednak młotek i z tego udało się pobrać kilka próbek DNA. I okazało się, że znaleziono na nim m.in. krew ofiary zupełnie innej sprawy, nie pasującej zupełnie do modus operandi Yu Yang Chula, i której wcześniej w ogóle z nim nie łączono. I ta sprawa była znana jako sprawa z Wolmido. Bo 14 kwietnia 2004 roku a więc w tym czasie, gdy kobiety już znikały z Seulu, koło parku rozrywki Wolmido, to jest na zachód od Seulu, dosyć blisko lotniska w Incheon, ktoś porzucił i podpalił samochód. Wana, z ciałem mężczyzny w środku. Został on ostatecznie zidentyfikowany jako An Jason, 44-letni sprzedawca z Seulu. Lecz identyfikacja nie była od razu taka prosta, ponieważ zmarłemu usunięto dłonie. Nie wiem, czy pamiętacie, ale dawno temu mówiliśmy o takiej nierozwiązanej sprawie też z Korei, morderstwa dziewczynki Jun Su Yan z roku 2001. Nie z Seulu akurat, ale i tam właśnie jej dłonie zostały ucięte i wyrzucone do rzeki. I powiedziałam, że Andrzej San był sprzedawcą. Sprzedawał zwykle często nielegalne leki i substancje. Wyglądało na to, że ktoś go uprowadził i zabił w wanie, uderzając czymś w głowę. Teraz wiemy, że młotkiem. Po czym usunął jego dłonie, pewnie aby utrudnić identyfikację, i pojechał jego vanem aż do Ulmido, gdzie następnie samochód podpalił. Pewnie nigdy nie połączono by. Yu Yang z tą zbrodnią, gdyby nie DNA, właśnie. Bo okazało się, że Yu natrafił na Andrzej Suna, gdy standardowo zarabiał wyłudzając łapówki jako fałszywy policjant. I tak też zatrzymał właśnie Angesuna. I tutaj są dwie wersje. Bo według jednej Jesun sprzedał mu jakieś kiepskie czy niedziałające tabletki wiagry. I Ju chciał się za to zemścić, a według innej wersji, ten mężczyzna podczas zatrzymania stał się podejrzliwy wobec rzekomego policjanta. Ponieważ prowadząc ten swój średnio legalny interesik, zwyczajnie miał już do czynienia z policjantami, którzy wyłudzali od niego łapówki, i zachowanie tego policjanta odbiegało od normy. Zaczął więc poddawać wątpliwość. Autentyczność jego policyjnej odznaki. I Yu, bojąc się, że wpadnie w kłopoty, że może ten mężczyzna gdzieś go zgłosi, zgłosi go innym, prawdziwym policjantom, na przykład, uprowadził mężczyznę w jego samochodzie i zabił go. Jego dłonie uciął i wyrzucił do rzeki. Znów tak samo jak w przypadku sprawy Jung So-yun. Natomiast, mimo że podejrzewa się, że Yu Yang Chul. Może być odpowiedzialny za inne morderstwa, o których nie wiemy, to za to konkretne akurat nie jest, także tutaj to podobieństwo jest przypadkowe. Ponieważ pamiętajcie, w roku 2001, gdy doszło do morderstwa Jung Yi Yuan Chul siedział w więzieniu od roku 2000 do roku 2003 siedział w więzieniu za gwałt. W tym samym czasie przesłuchiwano go też pod zarzutem innych morderstw. Które miały miejsce w Seulu w tym samym czasie, kiedy on działał. Czasem seria tych morderstw nazywana jest The Southwest Murders, czyli morderstwa południowo-zachodnie od części Seulu, w której miały miejsce. W tym wypadku ktoś atakował ludzi na ulicach, atakował ich nożem. I Yu Yang Chul przyznał się pod naciskiem policjantów, jak się później okaże, do jednego z tych morderstw dokonanego 6 lutego 2004 roku, gdzie ofiarą była 24-letnia John Yoseel. Później odwołał to zeznanie, mówiąc, że policjanci obiecali mu, że za to otoczą opieką finansową jego syna, że zapłacą za jego studia w przyszłości. Yu zgodził się, lecz potem zmienił stanie. Mimo, że oczywiście ciężko było uwierzyć w to, co mówił, Tutaj zdawało się, że jednak mówił prawdę, ponieważ ataki nożownika w tamtej części miasta nie ustały po jego zatrzymaniu. Dopiero w roku 2006 zatrzymano odpowiedzialnego za to Johna Mgu. Z jakiegoś powodu, właśnie w szczególności na początku lat 2000 w Seulu działało dosyć sporo seryjnych morderców. Tak, swoją drogą ta. Kobieta kopnięta przez policjanta, matka jednej z ofiar, była właśnie matką Jo Hyo-sil. Wtedy podejrzewano, sądzono, że to właśnie Yu Yang chul jest winny jej śmierci, bo się tego przyznał. Dopiero później okazało się, że było inaczej. Ostateczna liczba jego ofiar więc, potwierdzonych ofiar, wyniosła aż 20 osób. W Korei Południowej wciąż obowiązuje kara śmierci jako najwyższy wymiar kary. I pewnie nie zdziwi was, że to właśnie taki wyrok Yu Yang-Chul usłyszał. Z tym, że wyrok jeszcze nie został wykonany. Yu Yang-Chul, obecnie mając 52 lata, wciąż siedzi w celi śmierci. I jak już powiedziałam, wiele osób wierzy, że były morderstwa i zaginięcia, których jeszcze nie połączono z Yu yang Bo był okres, krótki okres, Pomiędzy gdzieś rokiem 2003 a 2004, po tym, gdy ustały morderstwa w zamożnych domach, jeszcze przed tym, gdy zaczęły się zaginięcia kobiet, gdy Yu Yang Chul opuścił Seul i podróżował po Korei. Podobno po powrocie z tej wycieczki, przywiózł swojej ówczesnej dziewczynie w prezencie biżuterię, którą, jak powiedział, znalazł na ulicy. Ładny prezent. Ale czy znalazł, czy może ukradł, czy może ukradł komuś, kogo zabił, o to jest pytanie. Na przestrzeni lat Yu yang Chul, i jego zbrodnie stały się inspiracją do wielu filmów, seriali kryminalnych książek. Jest zdecydowanie jednym ze słynniejszych, bardziej znanych koreańskich seryjnych morderców. Może można powiedzieć, że jest takim ich Tedem Bandim. Jest możliwe, że z postępem technologii do listy jego ofiar zostanie w przyszłości dodanych więcej osób, że zostanie połączony z kolejnymi morderstwami. Ale na chwilę obecną to chyba wszystko, co dla Was dziś miałam. Dziękuję raz jeszcze BugBitowi za bycie patronem dzisiejszego odcinka. Polecam skorzystanie z miesiąca próbnego, bo jest tam naprawdę masa świetnych książek. I dziękuję wszystkim, którzy dotrwali do tego momentu. Trzymajcie się mocno i słyszymy się za tydzień.